nigdy nie ukrywałem, że gotowanie jest moją pasją. Bardzo lubię gotować dla mojej żony i dla mojej córki. I no, te rzeczy w kuchni, takie jak wałkowanie czy ugniatanie ciasta, nie sprawiają mi problemu. No, także dzisiaj duża frajda dla mnie i na pewno będę się starał od czasu do czasu powtórzyć te rzeczy w domu, piekąc chleb. Fajnie jest zobaczyć od kuchni, jak to wygląda, ten chleb i bułki i wszelkie słodkości, które kupujemy w sklepie. No, na pewno nie jest to łatwa sprawa, nie każdy się nadaje, jak niestety sami się przekonaliśmy, trzeba mieć dobre zdolności manualne i różne inne, tak to nazwę, które są przydatne przy pieczeniu chleba i pieczywa. Fajna inicjatywa i teraz z dużym, można powiedzieć, szacunkiem i podziwem będziemy podchodzić do tych produktów, które ściągamy z półek, bo to na pewno już nie będzie dla nas tylko zwykły chleb, zwykła bułka, tylko no wiemy, jaki trud i zdolności są potrzebne, żeby to wyglądało w fazie końcowej tak, jak to kupujemy. Można powiedzieć, że współpraca z Zagłębia Lubin i Piekarnią Górzyński pełną parą idzie dzisiaj. Pierwsza taka wspólna akcja, większa marketingowa. Jesteś zadowolony jako właściciel piekarni z tego, co dzisiaj się działo, z tego eventu naszego? No bardzo, przecież ja nie od dziś mówię, że jestem kibicem Zagłębia i bardzo się cieszę z tej współpracy. No myślę, że coś z tego fajnego może wyniknąć. Przecież jesteśmy stąd, prawda? I Zagłębie, i Piekarnia Górzyński, także oby tak dalej.